Witam Was w kolejnym odcinku Świat Alkoholi. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak zrobić niebieskie kamikadze. A mianowicie potrzebujemy 50 ml soku z cytryny świeżo wyciśniętego, 50 ml syropu barmańskiego Blue Curacao i 100 ml wódki. Oryginalny przepis jest trochę inny. Ja zastosowałem trochę więcej wódki z tego względu, że nie używam likieru, tak jak w oryginale używa się likier. Ja użyłem dzisiaj syropu. Tak, dla odmiany. Syrop jest bezalkoholowy, dlatego wódki trochę więcej daje, a więc 100 wódki, 50 syropu Blue Curacao i 50 soku z cytryny. Do tego dajemy kostki lodu. Kostki lodu dajemy tylko i wyłącznie po to, żeby schłodzić drinka. Jeszcze niektórzy można jeszcze kilka godzin w zamrażalce wychłodzić kieliszki, żeby dodatkowo było to wszystko chłodniejsze. Nie ma się co obawiać, nie będzie to tak zimne, że nie odkształci nam krtani, że tak powiem. Chłód nie odkształci nam krtani. Ja tam nie jestem jakimś profesjonalnym barmanem, także nie stosuję takich metod, jakichś takich popisowych, szpanerskich, tam nie wącham kieliszków od spodu przed nalaniem alkoholu, czy coś takiego. Po prostu pokazuję wszystko w taki prosty sposób, nie? W prosty, zrozumiały sposób. A więc, no to zaczynamy. Sok 50. 50 ml. Wódki 2 razy po 50 ml. Wódki i syrop barmański. Kostki lodu. Wszystko zamykamy w shakerze. Dobrze mieszamy. Przelewamy do kieliszków. Bez tego lodu oczywiście. Przelewamy. I kamikadze jest gotowe. To byłoby wszystko na ten temat. Spróbujemy, jak smakuje. Dobrze wchodzi, lekkie to jest. Taki nie za mocny. Dobrze smakuje. Wiadomo, w oryginale stosujemy likier, ja dałem zamiennik, syrop, jest ok, może być.
Dzięki za uwagę. To byłoby tyle. Na razie.